dzisiaj omówimy sobie już ostatni temat dotyczący ekologii, a będzie nim ochrona środowiska. Chodzi tutaj oczywiście w niej o ochronę zasobów przyrody, które dzielimy na dwa rodzaje, na zasoby niewyczerpywalne oraz wyczerpywalne. Są takie, które się nie wyczerpią, tak jak na przykład energia słoneczna, geotermalna, wiatr oraz wody. To jest wyczerpywalne, które w pewnym momencie mogą ulec wyczerpaniu i dzielimy je na odnawialne oraz nieodnawialne. Odnawialne to takie jak organizmy, woda, powietrze oraz gleba. Natomiast nieodnawialne to takie jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny, ropa naftowa, różnego rodzaju pierwiastki radioaktywne, rudy metali czy też wapienie. No i właściwie zasobami niewyczerpywalnymi nie musimy się za bardzo przejmować, ponieważ no, raczej nie dojdzie do sytuacji takiej, kiedy nie będziemy mogli już z nich korzystać. Natomiast możemy się bać o nadmierną eksploatację zasobów wyczerpywalnych. No i właśnie jeśli chodzi o zasoby odnawialne, to możemy z nich korzystać w odpowiedni sposób, ponieważ po pewnym czasie powrócą one do swojego normalnego stanu. Jeśli na przykład chodzi o organizmy i zabijemy niektóre z nich, żeby zdobyć pokarm, to po pewnym czasie reszta tych zwierząt lub też roślin rozmnoży się i w ten sposób te zasoby się odtworzą. Woda się oczyszcza przez różnego rodzaju organizmy wodne, które rozkładają substancje w niej zawarte. Odpowiednia zawartość na przykład tłutynku węgla w atmosferze też jest utrzymywana przez rośliny, a gleba jest wytwarzana przez cały czas przez wietrzenie skał oraz aktywność organizmów glebowych. Jednakże nadmierna eksploatacja może doprowadzić do takiej sytuacji, w której tempo odtwarzania się tych zasobów będzie... Także nadmierna eksploatacja może doprowadzić do takiej sytuacji, że tempo odtwarzania się danych zasobów będzie zbyt małe i w efekcie te zasoby będą się kurczyć. Głównymi skutkami nadmiernej eksploatacji takich zasobów są na przykład spadek bioróżnorodności w przypadku organizmów, erozja gleby, skażenia oraz zanieczyszczenia w przypadku gleby, powietrza oraz wody. Natomiast jeśli chodzi o zasoby nieodnawialne, no tutaj mamy ograniczoną ilość tych zasobów. Ich eksploatacja, obojętnie jaka, prowadzi do wyczerpania, nie mogą się one odtworzyć. Tutaj mamy na myśli paliwa kopalne, takie jak węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny. I w sumie ich eksploatacja nie tylko prowadzi do wyczerpania, ale również może powodować przedostawanie się do atmosfery dużej ilości zanieczyszczeń, powstałe podczas spalania. To są takie związki jak tlenki węgla, siarki, azotu, różnego rodzaju węglowodory, między innymi wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz para wodna. I one mogą prowadzić do globalnego ocieplenia, kwaśnych opadów, smogu oraz powstawania dziury ozonowej. Wydaje mi się, że większość tych pojęć jest znana, ale omówimy sobie pokrótce. Globalne ocieplenie to jest pojęcie związane z tak zwanymi gazami cieplarnianymi, czyli właśnie między innymi dwutlenek węgla, które powodują, że ciepło otrzymywane przez promienie słoneczne, które dostaje się do Ziemi, zostaje zatrzymywane i tym samym średnia temperatura powietrza na Ziemi rośnie. Im więcej tych gazów cieplarnianych w atmosferze, tym więcej ciepła zostaje zatrzymane na powierzchni Ziemi. I to oczywiście dalej prowadzi do zmiany klimatu, a dalej może doprowadzić do na przykład topnienia lodowców. Kwaśne opady czy też kwaśne deszcze, powstają one poprzez mieszanie się pary wodnej z tlenkami siarki oraz azotu w atmosferze i one razem spadają właśnie jako deszcz. No i pH takiego deszczu przez kwas jest znacznie obniżone. Dochodzi do uszkodzenia liści, rośliny zamierają, stają się podatne na różnego rodzaju czynniki środowiska, a dodatkowo te kwaśne opady przedostają się do gleby oraz wód gruntowych. Dodatkowo działanie takich silnych kwasów może spowodować, że do gleby zostaną uwolnione jody metali ciężkich z różnego rodzaju soli. No i to wszystko może dalej prowadzić do zmniejszenia bioróżnorodności, degradacji wód, gleby oraz skażenia żywności różnego rodzaju metalami ciężkimi, które odkładają się w tkankach organizmów. Kolejny jest smog, zjawisko polegające na zaleganiu mas powietrza. To
które zawierają zanieczyszczenia gazowe oraz cząstki pyłu w danym obszarze. Tworzy się on na terenach dużych aglomeracji miejskich, między innymi na przykład w Londynie czy też Los Angeles. Ten smog może powodować u ludzi poważne zaburzenia oddechowe, podrażnienie błon śluzowych lub nawet zgon. No i na koniec mamy tą dziurę ozonową. Ozon to jest gaz, który znajduje się w wyższych warstwach atmosfery. Tworzy on tak zwaną warstwę ozonową, która pochłania promieniowanie UV emitowane przez Słońce, które to promieniowanie wpływa negatywnie na DNA organizmów. No i ubytek ozonu w atmosferze jest nazywany właśnie dziurą ozonową. Może być ono spowodowane przez uwalnianie się do atmosfery tzw. freonów, różnego rodzaju bromo oraz fluoropochodnych węglowodorów, które były wykorzystywane jako wypełniacze do gaśnic oraz gaz nośny w aerozolach w XX wieku. No i gdy one właśnie przedostają się do atmosfery, rozpadają się na wolne rodniki, które dalej katalizują rozkład cząsteczek ozonu. Powstaje dziura ozonowa, przez co promieniowanie UV przedostaje się do powierzchni Ziemi, trafia do organizmów, no i niestety jest to mutagen, który powoduje nasilenie się na przykład procesów nowotworowych u organizmów. No i właśnie, aby przeciwdziałać tym wszystkim negatywnym skutkom nadmiernej eksploatacji zasobów przyrody, wymyślono tak zwany rozwój zrównoważony, którego głównym celem jest znalezienie takiego sposobu, aby rozwój gospodarczy świata pozwolił na zaspokajanie aktualnych potrzeb ludzi, ale żeby też nie ograniczył tego samego dla przyszłych pokoleń. To można osiągnąć m.in. przez stosowanie tzw. alternatywnych źródeł energii, czyli właśnie korzystanie z zasobów niewyczerpywalnych, takich jak energia słoneczna, wiatru, czy też wody oraz gleby. No i jeszcze gospodarowanie, czy też zarządzanie odpadami, ponieważ wzrasta przez cały czas ilość wytwarzanych odpadów, co stanowi poważny problem dla środowiska, przez na przykład wysokie koszty składowania odpadów oraz trudności w znalezieniu odpowiedniego miejsca do tego celu. Takie wysypiska przez wiele lat podlegają tak zwanej rekultywacji, czyli przywracaniu ich do stanu użytkowego pod względem ekonomicznym oraz przyrodniczym. No i ten szkodliwy wpływ odpadów może być zmniejszony przez odpowiednie składowanie, na przykład izolację tych odpadów od środowiska na terenach specjalnie do tego wyznaczonych i przygotowanych, przez też spalanie w specjalnych spalarniach, kompostowanie, segregację, recykling oraz ograniczenie po prostu ilości wytwarzanych odpadów.